Ostatnia sesja Rady Powiatu przed wakacjami, jak nie trudno zgadnąć, poświęcona była praktycznie w całości finansom starostwa, ale tym obejmującym okres minionego roku. A zatem na początek łyk finansowej statystyki. Dochody budżetu na moment uchwalania szacowane były na kwotę 66 713 925 zł 76 groszy. Natomiast wykonanie budżetu na koniec roku 2013 wynosiło 68 047 526 zł 81 groszy. Wydatki budżetu zaplanowane natomiast były na moment uchwalania na kwotę 64 692 167 zł 5 groszy, natomiast wykonanie wydatków na koniec roku wynosiło 66 468 323 złote i 19 groszy. W tym wydatki inwestycyjne wynosiły kwotę 5 697 405 zł i 10 groszy, co stanowiło 8,57% ogółu wydatków. Włodarz powiatu w swoim wystąpieniu niemal krok po kroku przedstawiał, jak duże pieniądze i na jakie konkretnie inwestycje zostały wydane w minionym roku. Mowa była również o środkach pozyskanych spoza budżetu. Wykonaliśmy inwestycje na drogach powiatowych na łączną kwotę 4 486 280 zł 58 groszy. Przeprowadzono scalenie gruntów obiektów Sieniec wraz z budową infrastruktury. Kwota niebagatelna 534 408 zł 59 groszy. Oświata i wychowanie. Wykonano remont podłogi sali gimnastycznej w drugim LO imieniem Janusza Korczaka za kwotę prawie 60 tysięcy złotych. W Zespole Szkół Zawodowych nr 1 wykonano pracę w celu zlikwidowania barier architektonicznych za kwotę 26 270 zł. Pomoc społeczna. Wykonano termomodernizację Urzędu Pracy, Powiatowego Urzędu Pracy w Wieluniu za kwotę 162 624 złote 74 grosze. Edukacyjna opieka wychowawcza. Zakupiono samochód bus za kwotę 119 750 zł i wykonano projekt sali gimnastycznej dla Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gromadzica. Obydwa te wydatki tej placówki dotyczą. Zakupiono schodołaz w tym dziale dla poradni psychologiczno-pedagogicznej. W roku 2013 Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne powiatu pozyskały kwotę 9 037 285 zł 95 groszy środków budżetowych i pozabudżetowych. Realizowane były projekty z tych środków zewnętrznych. Sprawozdanie finansowe radni przyjęli większością głosów praktycznie bez dyskusji. Dyskusji z kolei nie zabrakło przy punkcie związanym z udzieleniem staroście absolutorium. Nie mogę głosować za udzieleniem absolutorium, bo pierwszy temat to problem związany z projektem tak zwanego, w skrócie będę mówił, szlaku bursztynowego. Na dzień dzisiejszy, jeśli będę w błędzie, to proszę o sprostowanie, panie przewodniczący. Szlak bursztynowy jest nierozliczony. To wynika z informacji, jakie otrzymałem. Nie została uruchomiona ostatnia płatność. Niewielka, ale nie została. A konsekwencją tego jest to, że projekt jest nierozliczony. A jeśli nierozliczony, to też nie biegnie okres trwałości projektu. Co się za tym kryje? No, kryje się to, że nie wiemy, jaka będzie ocena, kiedy już ten okres trwałości będzie biegł i ewentualnie zostanie na koniec pięcioletniego okresu dokonywany przegląd i ocena przez jednostkę finansującą. Więc pozostajemy
z wielką niewiadomą. Nie będę popierał absolutorium dla zarządu z wielu względów. Część powodów przed chwilą powiedział kolega radny Widera. Ja powiem tyle, tylko że praca w komisji rewizyjnej dała mi wiele do myślenia na temat funkcjonowania zarządu, powiatu i dała mi wiele informacji negatywnych. Ja będę głosował przeciw udzieleniu absolutorium zarządowi. Jestem do tego całkowicie przekonany o słuszności mojej decyzji. Jest to rodzaj, można powiedzieć, wotum nieufności dla rządu i tej koalicji, która już od blisko 16 lat sprawuje władzę w powiecie wieluńskim. Główne elementy, które się na to złożyły, to przekształcenie szpitala, której decyzja została podjęta wbrew woli i akceptacji społecznej. Będę głosował za udzieleniem absolutorium. Gdybym to miał udzielić to w procentach, to byłoby to u mnie dziś 65%, 66 2/3. Bo większość rzeczy robionych przez zarząd uważam była robiona pozytywnie, zgodnie z literą prawa i możliwościami, jakie stworzono nam tutaj w samorządzie. Uwagi moje dotyczą między innymi prywatyzacji szpitala. Absolutorium to jest głównie wykonanie budżetu powiatu. Tak nawet mamy chyba w opinii regionalnej izby, ale to też ocena może być też na inne rzeczy, ale głównym jest wykonanie budżetu, to jest jedno. Ja nie będę procentowo oceniał ile procent za, ile przeciw, ja będę za. Ale to, co radny Ranoszek mówił, zgadzam się z tym, że każdy powinien sobie wziąć za i przeciw, ile na przykład procent uważa, że faktycznie plus, faktycznie minus i jedno wtedy konkretna decyzja. Bo nie można tak, że wiadomo, że każdy robi błędy i pewnie ja też bym się dopatrzył jakiegoś błędu w zarządzie. Ale to jest minimalny błąd, który na przykład wynikał niekoniecznie z samych decyzji. I tyle wymiany zdań i opinii. Oczywiście w skrócie. Teraz czas na absolutoryjne głosowanie. Kto jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Jedenaścioro radnych jest za. Kto jest przeciwny? Czworo radnych przeciwnych. Kto się wstrzymał? Jeden radny się wstrzymał. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. 11 radnych głosowało za podjęciem uchwały. Przeciwnych było 4. Jeden radny wstrzymał się od głosu. W sumie 16 radnych głosowało. Bardzo serdecznie chciałem podziękować w imieniu 5-osobowego składu zarządu, chociaż obecnych jest nas 4 w tej chwili, za udzielone absolutorium. Myślę, że padło wiele słów takich gorzkich podczas dyskusji. Ale proszę wierzyć, że te słowa przyjmujemy do swojego wnętrza, ale również proszę mieć to na uwadze, że nigdy z naszej strony nie było żadnych złośliwości, żebyśmy tutaj w jakiś sposób tak sprawy stawiali. W dalszej części obrad samorządowcy sporo mówili też o finansach wieluńskiego szpitala oraz podziale nadwyżki budżetowej. Ale więcej o tym mówić będziemy już w obszernej relacji z sesji, którą nadamy w sobotę i niedzielę po wakacyjnym programie TVK.